Dobra, no nazywam się Andrzej Pilipiuk, jestem tym cool pisarzem, którego książki tak lubicie czytać. Naprawdę? A jak nie lubicie, to polubicie. A, no okej. Jak się pisało o żadnym książkom? Wspólne wrażenia. No. Tą, którą ostatnio wydałem, czy tą, której jeszcze nie skończyłem? Tą, która ostatnio była wydana. Papier z M3. Powiem tak, że napisało mi się ją z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony średnio fajnie, bo sobie przypominałem dzieciństwo i cały ten komunistyczny syf, z którym obcowałem na co dzień. To był bardzo niefajny okres. Chociaż widzę, że tu jest na sali kupa młodych ludzi. Wyobraźcie sobie mały, średnio dobrze zaopatrzony sklepik takie owoce, warzywa, słodycze. Było coś takiego za komuny, nazywało się Pewex i płacono tam tylko i wyłącznie walutami wymienialnymi. A w pozostałych sklepach zaopatrzenie było o wiele gorsze, kolory bardziej szare, owoce tylko krajowe i raczej nie zupełnie tego gatunku co dzisiaj i tak dalej. W każdym razie epoka była parszywa i starałem się to trochę pokazać w tej książce. Natomiast powiem tak, no, wymyśliłem sobie taką, a nie inną fabułę. Wymyśliłem sobie bohaterów. No i wymyślenie było już fajne. Stwierdziłem, że trzeba tak. Jest okazja, żeby dokopać komuchą tak solidnie. Na cześć jednego kumpla wprowadziłem po raz pierwszy w mojej prozie postać głupiego jarbuta, ale przynajmniej sympatycznego komunisty. Natomiast generalnie fajnie było. Znaczy ja lubię wymyślić, nie lubię to wklepywanie, ale jak już czytałem po ostatniej redakcji, stwierdziłem, że to jest mniej więcej to, o co mi chodziło, to już było fajne. Kiedy będzie ciąg dalszy? Jesienią siądę do pisania. Mam na razie 3 pomysły. Znaczy ślusarza Marka zakład w pracy wyślę pod przymusem na czasy zakładowe, bo nigdy nie korzystał, więc przyszła na niego kolej wreszcie. I się tym razem nie wymiga. W wydziale ZUBECI będzie prowadzony audyt zewnętrzny, to znaczy przyjdzie im na inspekcję. Inspekcja, która nie będzie miała zielonego pojęcia, czym się ten wydział właściwie zajmuje i lepiej, żeby się nie dowiedziała. Natomiast wampir, ponieważ w tego typu powieściach powinien się pojawić jakiś, prawda, cudowny, magiczny, mroczny artefakt, to wampiry z ubeckiego laboratorium wykradną czarną żarówkę. Taką, że jak się ją włączy, zapalając światło, to zapada ciemność. Chyba muszę zobaczyć, jak z tego pomysłu wybrnął Dukaj w lodzie i odpowiednio to sparodiować. Nie będzie Dukaj pluł nam w twarz. W każdym razie to są takie trzy bardzo wstępne pomysły. Poza tym wprowadzony zostanie nowy bohater. Zombie o imieniu Edek. Tylko nie będzie chodził do liceum, jak to indykowałem na spotkaniu Anny Kartor, tylko to będzie taki prawdziwy zombie. Śmierdzi, rozkłada się, ale stara się wtopić w społeczeństwo, bo ubecja poluje na takich jak on. Wampiry też ich nie lubią. Ale wystać się może. Więc nakłada na twarz kilogramy tapety i spryskuje się dobrym tureckim dezodorantem, żeby tak nie jechało. I ma rozmaite przygody w związku ze swoim wyglądem i zapachem i odkładaniem różnych części ciała. Prawda jak Michael Jackson, nie? Także będzie się działo, no i jesienią osiądę do pisania, myślę, że wiosną przyszłego roku to sobie przeczytacie.
Może od tego czasu skończy też pisać siódmy tom wędrowicza. O tym, jak latami mnie molestowano, żebym napisał wreszcie powieść z Jakubem, jak mi te powieści w swoich recenzjach tak zjechaliście, to wracam do formuły krótkich opowiadań, będzie ich o 20. Krótki. A jak idzie z pisaniem Oka Jelenia? 200 stron gotowe. Z 350. Ale jest to za jeden tom? Nie. 6-6 będzie ostatni. Jednak? Zamyka mi się po prostu fabuła w takim tym. Pisałem już koniec, także wiem, co będzie na końcu. Proszę powiedzieć. To mogę powiedzieć, że na końcu będzie happy end dla wszystkich bohaterów, którzy dożyją. Czy wydawca odmawia, ja pan jeszcze wydawanie niektórych pomysłów książek? Nie, te najgorsze mu wcisnąłem. Znaczy, mam jedną powieść, ale ona jest tak macie, że ja muszę napisać od początku, a wtedy pewnie mi ją wydadzą. Natomiast zasadniczo czasem wydawca coś popsioczy, ale to już nie ten etap. Natomiast muszę, prawda, z dumą stwierdzić, że już tylko jeden wydawca, który kiedyś odwalił mi maszynopis, nie zameldował się na dywaniku, prawda, w rodzaju mistrzu, wybacz, czy przepraszamy, chcemy współpracować. Odnośnie ekranizacji pańskiej powieści, co by było, gdyby ktoś na przykład chciał zekranizować Oko Jelenia lub opowiadania o Wejrowiczu? Chyba nie. Powiem tak, na ekranizację Oka Jelenia w Polsce nie sądzę, żeby było kogokolwiek stać, bo to jest... To byłoby naprawdę ciężkie do zekranizowania. Przede wszystkim plenery i historyczne plenery miasta. Masakra. Sprawdzaj coś o Jakubie. Sprawdzaj o Jakubie, bo tam z kolei plenery byłyby za pół dalej. Statyści za pół flaszki i tak dalej. Nie, mówiąc poważnie, były pewne przymiarki do Jakuba. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może coś wyniknie, może nic nie wyniknie, jak zwykle. Czytałem też scenariusz napisany do innej mojej powieści. Napisany tak tragicznie. Znaczy, autorce samych takich uwag dość miażdżących napisałem 6 stron. Ja powiedziałem, słuchajcie, żeby w XXI wieku nie umieć użyć planu miasta Krakowa, jest scena, gdzie bohaterowie z plan wchodzą na rynek. No, zakładam, że część z Państwa w Krakowie nie była, ale ty tam wiesz. To jest niemożliwe. No właśnie, to się nie styk nigdzie. To nie, no chyba za jakaś dziura międzywymiarowa, coś takiego. W scenariuszu tego nie zaznaczono. No w każdym razie napisałem opinię, że gdyby to poszło do realizacji w takiej postaci, to wyleczyłoby twórców Wiedźmina z reszty kompleksu. Powstałby film ewidentnie od Wiedźmina gorszy i głupszy. To jest możliwe? Jak widać. Miejmy nadzieję, że nie. I tak na razie tyle z tych planów ekranizacji. Nie udało mi się wygrać w to, więc nie mogę sobie zatrudnić Staszka Monderka. Myślę, że on by to zrobił lepiej. Kogo by pan widział w roli Jakuba? Dobre pytanie. Chimicz Bacha, nie? Trzeba poczekać jakieś 10 lat na rozwój technik komputerowych. A to już się zastanawiają nad tym, czy nie przywracać tych zmarłych aktorów. Już teraz myślą. Na Semena bym ich Obuszewski pasował. A to sobie omówicie potem w kuluarach. Ja rzadko oglądam telewizję, rzadko chodzę do kina, jestem nie na bieżąco. A w roli tych dwóch głupich gliniarzy na przykład, bo Bogusia Lindy, Cezary Pasu. Czy były nazwiska. No, myślę, żeby się nadawali do tego. Pozbieram doświadczenie. No to akurat. Linda jako prawda Birski. On potrafi zrobić taką wredną teraz twarz. Okej.
Także jeśli chodzi o ekranizację, na razie jesteśmy w kropce. Nie wygrałem miliona w Toto Lotka. Spoko, 15 lat roboty. Co, ja nie dam rady? Zaliczyłem się wypłacalne w Polsce. Jako... To jest dobre pytanie. Znaczy, nie nauczyłem się dobrze żadnego innego zawodu, więc dla mnie jest opłacalne. Musi być. Nie, powiem tak, no... Przy takim tempie pracy, w jakim ja pracuję, a którego nie rozumiem przedmiot tutaj obecna na Kanto, da się z tego wyżyć, da się z tego płacić kredyty. I czasem na jakieś drobne szaleństwo też wystarczy. Nie jest to robota, powiedzmy, tak dochodowa, jak bycie prezesem banku, czy prawda, znanym politykiem. I tak dalej, ale no liczę na to, że jest to praca przyszłościowa. Znaczy, widzę, że tworzy mi się jakaś tam kariera i z roku na rok zarabiam trochę lepiej. Aczkolwiek powiem tak, że jak u władzy byli obaj Kaczyńscy, to mi się żyło z pisania książek najlepiej. Bo nakłady mi się podwoiły praktycznie w ciągu 2 lat, a pieniądze za to, co napisałem, spływały tak po 3 miesiącach od druku, a nie po 9. A właśnie a propos tego typu pracy, to etat? O się wstaje, kawa, papieros 8 godzin? Kawa tak, papieros nie. Wstaję, wiozę córkę do przedszkola, wraca mi się. A w każdym momencie nie jest taki tryb w stylu Jack Nicholson z leśnienia? Pisze, a potem zabijam żonę? Bo w pewnym momencie po prostu moja głowa ma eksplodować. Jasne, tak, nie, to normalne, każdy pisarz to wariat, tylko ja ze świrowaniem wyżywam twórczo. Nie zabijam żon, tylko bohaterów. Za to nie sadzają. Proszę. Ile najdłużej pan tak siadł, pisał książkę? Powiesz. Taki rekord. A to byłem młodszy, silniejszy, bardziej zdesperowany. Przy pisaniu norweskiego dziennika miałem taki moment kompletnego szaleństwa, jak w ciągu doby napisałem 46 stron znormalizowanych. Siedziałem około 20 godzin. Ale to... I to jeszcze przy takim monitorze, którego oczy bolą. Teraz mam ciepło. Natomiast powiem tak, no zdarzyło mi się 3 razy w życiu przekroczyć granicę 40 stron znormalizowanych w ciągu doby. No i to oznaczało jakieś 14 do 18 godzin siedzenia. Proszę. Zrobi pan coś specjalnego, żeby zyskać natchnienie, na przykład zatnie się pan na jakiejś scenie i pan po prostu tak siedzi i myśli, czy robi pan coś specjalnego, żeby wymyślić to? Po imieniu, proszę. Nie, ja się, jeśli się zatnę na jakiejś scenie, to po prostu zostawiam i piszę coś następnego. Znaczy ja piszę na Frankensteina, piszę te sceny, które sobie wymyślę, a potem je składam, jak klocki. Tatu nie pasuje, to przerzucę. Tak. Potem oczywiście to wszystko redaguje, żeby tam nie było. Najpierw go zabili, potem uciekł. Ale mam mniej więcej wyobrażenie, co się będzie działo. Na jakiejś tam osi fabuły są pewne punkty węzłowe, ja sobie je piszę. Jak się na którymś zatnę, to go chwilowo odkładam, piszę co innego, ale tymczasem dojrzewa. No takie trochę może nietypowe działanie, ale... I zabija całości zamysłu. Kiedy mam 10 kawałeczków i układam je. Raczej 30. Kiedy mam x kawałeczków i układam je tak, jak akurat ile mam zrobionego, jak mi to pasuje. Jeśli chodzi o sens merytoryczny, tylko kiedy mam, zakładając, że piszę i mam coś do przekazania, nawet jeśli to jest błaha, pierdołowata myśl. To chyba musi się dotrzymać tak kupy i nie ma sobie pozwolić na taki luksus jak przestawianie scen z miejsca w miejsce. Czy nie?
Znaczy, powiem tak, ja w ten sposób napisałem większość moich książek. Znaczy tych, gdzie jest zwarta fabuła, nie mówię o zbiorach opowiadań, więc... No. Wydaje mi się, że no skoro nadają się do czytania, to metatel nie jest zbyt. Przesłanie, może zabiłem jakieś przesłanie, ale zabiłem i zapomniałem. Nie wiem, to bardzo skomplikowane pytanie. Ja jestem trochę smutna, skoro się ma się niby jakiś zamysł, a się zapomina o nim z powodu tego, że... się nowy lepszy w trakcie pracy. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No i staram się przekazać pewne wartości, antywartości. Natomiast ja nie jestem Dukaj, tam nie ma jakichś bardzo głębokich myśli. Najstraszniejszy był, jak Dukaj kiedyś napisał recenzję z Gadrowicza. Z którejś archiwalnej fantastyce. O, w tym szukał głębszego sensu. A znalazł? Co gorsza, znalazł. Na szczęście na listę lektur to nie trafi, nikt tego nie będzie tak analizował. A napisanie to jest natchnienie, czy to jest czyste rzemiosło? Czyste rzemiosło z nielicznymi elementami natchnienia. Bo... Powiem tak, że ja trochę piszę tak, jakby znowu wracając do analogii składanie klocków. Czytam sobie coś, znajduję fajne miejsce, fajny czas, fajne wydarzenie historyczne. Zaczynam sobie myśleć, dobra, co by z tego zrobić? Najlepiej opowiadanie. Muszę wymyślić, jaką tam osadzić fabułę. Wybieram sobie fabułę. Potem się zastanawiam, przez jakiego bohatera to opowiedzieć. Sprawdzam, czy mam w zapasie jakiegoś, prawda, bohatera, który się nadaje do takiej misji. Jeśli ten temat jest odpowiednio głupi, to jest to wędrowy. Jeśli temat jest odpowiednio poważny, jest to doktor Skórzewski. Będzie dobre opowiadanie tej dziennikarskiej hieny, co by sobie w silniku włączył. Natomiast... Znowu, składanie pewnych elementów, żeby uzyskać określony efekt. Natomiast zdarzają mi się takie przebłyski natchnienia, kiedy myślę, co by tu napisać, żeby takie... I na przykład mi błyśnie pomysł, tak jak z tym wampirem z M3, gdzie stwierdziłem, wszędzie te wampiry. Jakby się u nas pojawiły, to by im ubecja wklepa. Znaczy, no dobra. Nie podobał mi się zmierzch i chciałem napisać odtrutkę. I się udało. Natomiast powiem tak, że bywają takie dni, kiedy mi się pisze bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak jak na przykład pisałem atomową ruletkę, czy pisałem 2586 kroków. To było opowiadanie, gdzie mi błysnął jakiś pomysł. Siadłem do pisania jedna noc, ewentualnie dwa dni i tekst był gotów. Był gotów w stanie takim, że sobie tylko pobieżnie zredagować, może wstawić dwie, trzy sceny i jest gotów. Nie było takiego mozolnego rzeźbienia, bo spora część moich osporet jest takie mozolne rzeźbienie. Sztuka polega na tym, żeby tego rzeźbienia potem czytelnik nie czuł, żeby czytało się potoczyście, żeby się wydawało, że wszystko jest na swoim miejscu, żeby nie było widać tego, prawda, z wysiłku autora, tego zmagania się z rzeczywistością, trudem istnienia. Ja piszę takie opowiadania, które sam chciałbym przeczytać. Że się przy okazji wam podobają, bardzo dobrze, bo z tego żyję. Natomiast głównie moja chęć pisania wynikła z tego, że jak była fajna książka, to się za szybko kończyła. I jak kiedyś pomyślałem, jak ja bym pisał, to by się skończyło wtedy, kiedy ja zdecyduję. Natomiast... powiedzmy jeszcze inaczej. Nie bardzo wierzę w pisanie artystyczne. Jeśli ktoś będzie pisał artystycznie, to najczęściej nie napisze nic, tylko będzie przeżywał swój artyzm w głębi duszy. Przyszłość należy do rzemieślników.
Zresztą zobaczcie sobie przedwojenne oficerki z dzieło sztuki, a nie rzemiosła. A zrobili to szewcy. Dobrze. Jakie następne pytanie? Zacząłem rzeźbić jakieś dygresje. Jak było wspomniane, sąd decyduje z kiedy o końcu danej powieści. Jak pamiętam, na chyba rok temu było wspominane, że jednak będzie kolejna część norweskiego dziennika. Jak teraz, na ten czas, jakie to postanowienie jest? Będzie, będzie, tylko jeszcze nie teraz. Za parę lat. Za parę lat pewnie. Znaczy, chcę napisać o tym, co było potem. Przesunąć fabułę o parę lat. Ja. Spotkałeś się z tym, czy ktoś próbował jakoś obraz psychologiczny za pomocą samego swojego pisania, za pomocą powieści? O ja pierdnicze, ale te kwiatki wyszły. Nie, ale jeśli znacie studenta psychologii, który chce to zrobić, to proszę bardzo. Znaczy, powiedzmy tak, no, gdyby próbować nakreślić jakiś mój obraz psychologiczny, to albo należałoby analizować powieści i wtedy pójdzie zupełnie na manowce. Nie lubię chlać. Nie poluję z lipą hamulcową na wszystkich sąsiadów. Nie gwałcę nieletnich. W ogóle robię mało ciekawe rzeczy. Natomiast gdyby ktoś zanalizował no, moje wypowiedzi na rozmaitych forach dyskusji, no, tam się wyłoni obraz bardziej taki zbliżony do rzeczywistości. A w zasadzie mam nudne życie, nie robię nic szczególnie porywającego. Zarabiam pieniądze, znoszę je do banku, płacę kredyt. Kawę sobie robię. O, herbatę robię ciekawą, bo najczęściej wrzucam tak trzy dorebki wewnątrz z innej parafii. To masz jakieś rady dla młodych pisarzy? Po pierwsze należy dobrze przemyśleć, czy chcecie się tym zajmować. Po drugie, jak już się chcecie tym zajmować, to się nastawcie na naprawdę ciężką orkę. Nie 4 godziny z przerwami, jak to padło godzinę temu, tylko raczej 4 godziny bez przerwy. Tam jeszcze 4. Albo jeszcze 4. Powiem tak, no, należałoby znaleźć kogoś, kto pokaże, jak się to robi, bo... Powiem tak, ja się nauczyłem pisać metodą prób i błędów i zajęło mi to 10 lat. Potem, jak już sądziłem, że dobrze piszę, to trafiłem na warsztaty Klubu Twórców w Warszawie. No i tam tacy sympatyczni ludzie jak Schreiter, Kołodziejczak, Drewnowski, Grzegdowicz mi pokazali, jak niewyobrażalnie, Iwona Żółtowska, pokazali mi, jak niewyobrażalnie knocę. I powiem tak, że no, w ciągu tych, no, nie wiem, 8 spotkań, ja się nauczyłem co najmniej tyle, co przez jakieś 5 lat samodzielnego rzeźbienia. Także przydałby się jakiś sensowny przewodnik, który, jakby to powiedzieć, pokaże coś, z czym jeść, pokaże błędy, o których nie uczyli w szkole. Nadaj, pomoże nadać jakiś taki szlif. Ja mam takie pytanie, w takim razie jakie najczęściej młodzi pisarze błędy popełniają? Wszystkie. Znaczy, pomijam takie kwestie jak ortografia i interpunkcja, bo to jest oczywiste. Tak, tak. Potwornie nagminny jest tak zwany błąd następstwa podmiotów, gdzie w zdaniu pada rzeczownik, a w następnym zdaniu jest zaimek. O rany, podam przykład. Po środku wioski płonęła na stosie czarownica. Wszyscy jej żałowali. Nie wiemy, czy jej, czy wioski. Jest to za słabo... Przepraszam, czarownica płonęła pośrodku wioski, na stosie pośrodku wioski. Wszyscy jej żałowali. To będzie jeszcze lepszy przykład. W tym momencie nam się zaciera zupełnie, bo najbliżej stoi słowo wioska, które pasuje do zaimka.
a chodzi o czarownicę, która jest zdaniem podmiotem dominującym. To jest, powiedzmy sobie, tak nagminne, zresztą czasem w swojej prozie to robię. Na etapie redakcji na szczęście, a nie czytając kopane. Chociaż też, no, drugi problem, używanie słów, których znaczenia się nie zna, tworzenie jakichś potworków gramatycznych, jakieś anglicyzmy stylu wynikające z czytania złych tłumaczeń, jak tu wspomniano godzinę temu, i inne tego typu rzeczy. Czasem jest tak, że się po prostu zdania jedno nie pasuje do drugiego. Powtórzenia wyrazu, to jest masakra. Przeładowanie zaimkami. Dialogi, które takie są szurpate, bo są tam po dwa, trzy wyrazy, to się początkującemu autorowi radoka włączyła, że już ma pięć stron, a ja bym na jednej zmieścił. I by bardziej po ludzku wyglądało. Tego typu rzeczy. Oczywiście błędy merytoryczne, no i co najgorsze, tematy. To jest tak 90% tego, co czytałem z początkujących autorów, to jest fantasy. Zawsze takie są. Elfy, krasnoludy. Jak elfy, to z łukami. Jak krasnoludy, to z toporami. Magia, smoki. No, pomijam wszystko inne. Jak ktoś zaczyna od pisania fantasy, sobie sam kręci sznur na szyję. Bo pisarzy od fantasy jest 3/4 wszystkich, a większość o wiele lepszych od niego. Jeśli ktoś by chciał zacząć, to ja mu polecam jakieś takie mało wyeksplorowane zakątki. Ja sobie popisałem fantastykę osadzoną na wsi i na tym wyjechałem. Kumple mojej siostry to nazwali Medal Fiction. Jestem w tej chwili, prawda, prekursorem, klasykiem, jedynym autorem. Pionierem, tak. Wszystko w moich rękach. Kiedyś będzie w szkołach. Być może się pojawią jacyś naśladowcy, którzy to zrobią, być może nawet lepiej niż się, ale na razie jestem pierwszy, jedyny. Wydupcyłem wszystko. Nikt w zasadzie, prawie nikt nie pisze polskiego stampa. Moim zdaniem to jest... To jest smutne, to za bardzo smutne. Niech się pośpieszą, bo ja sobie zęby ostrzygam. To jest moim zdaniem tak niewyobrażalna kopalnia fantastycznych fabuł, informacji, innych rzeczy. Słuchajcie, taki, jak się poczyta o historii polskiego przemysłu, polskich różnych wynalazków, o przemysłowca, to galeria niesamowitych kolesi, galeria niesamowitych w ogóle wyczynów. Taki mój ulubiony bohater, może kiedyś będzie bohater. Julian Machlejt. Komuś coś to mówi, nikomu. Trudno. Bardzo ciekawy facet. Był protestanckim teologiem. W wolnych chwilach się zajmował tłumaczeniem z greki i łaciny. Po czym tak, razem z bratem, który był dyrektorem browaru, poślubili dwie córki warszawskiego ogrodnika. On miał dużą firmę, tylko taką nieruchomą. Oni mu to zreformowali, mówię się tym Julian, zajął sobie z tego największą firmę ogrodniczą w Królestwie Polskim. Potem tak, gmina protestancka stwierdziła, że protestanci w Warszawie powinni mieć własne liceum. No dobra, kasa jest, budynek się zbuduje, tylko kto będzie dyrektorem? A może nasz pastor poradził sobie z ogrodnictwem, poradzi sobie ze szkołą. Więc mu to dorzucili, prawda? A potem w latach międzywojennych już umarł jego brat, dyrektor browaru, i mu dowalili jeszcze kierowanie browarem. Także, prawda, teolog, tłumacz z greki, ogrodnik, szef liceum i browaru w jednym. No i o nim jest piękna anegdota, bo przyszło do niego trzech polskich inżynierów, którzy zbudowali w 1926 roku prototyp silnika odrzutowego. Próbowali tym zainteresować armię,
armia im generalnie powiedziała, dobra, chłopaki, jak zbudujecie działający model, to może się zainteresujemy na razie spadać. No i zaczęli chodzić po warszawskich, prawda, przemysłowcach i prosić o datki, bo trzeba tam kilkanaście tysięcy złotych na to. Kwota w ogóle od czapy. Przyszli do Machlejda, wyłożyli sprawę. Machlejd mówi, dobra chłopaki, nie ma najmniejszego problemu. Budujemy. Da pan datki. Po jaką cholerę datki? Ja wam to zbuduję. No tu naprawdę zarządzam też browarem Haber-Busch i Schiele. Za browarem jest zakład ślusarski, gdzie dorabia się na bieżąco części do maszyn do ważenia piwa. To są najlepsi ślusarze narzędziowcy w Warszawie. Przyniesiecie plany, oni zrobią wszystko. I prototyp pierwszego polskiego silnika odrzutowego, jednego z pierwszych w Europie, powstał na zapleczu browaru. Wiecie, historię od czapy. Po co pisać fantastykę? Czy no, taki drugi przykład. Czy ktoś z was kojarzy nazwisko Jan Wneł? Ja jestem Jan Wneł. Pogratulować imiennika. Z Otworyszewa? Nie. A podobna trochę postać. W każdym razie, w miejscowości Otworyszew, koło Dębicy, niedaleko Tarnowa. Tarnowa, tak. Mieszkał sobie niepiśmienny rzeźbiarz. Znaczy ledwo piśmienny, podpisać się umiał. Jan Wnerk. Od małego się interesował gołębiami. Hodował, gotował, wyjmował kości, oglądał. Rzeźbił nieźle. Znaczy jest to rzeźba ludowa, mocno widziałem jego pracę. Z proboszczem był w bardzo dobrych stosunkach, więc jak na podstawie obserwacji gołębi zbudował lotnię, znaczy najpierw zbudował parę latających modeli. Wiecie, jak na niepiśmiennego to był cholerny bezczyn. Jakby zbudował kilka latających modeli, stwierdził, że ok, modele latają, to teraz zbudujemy duże. Zbudował duże, z proboszczem był w dobrych układach, proboszcz go wpuszczał na wieżę kościoła i Wnerk sobie na tej lotni na wieży skakał. Wiecie, na lotni, którą zbudował, jak już wspomniałem, niepiśmienny chłop, on przelatywał około 2 km. Startując wzgórze, na którym jest kościół plus wieża, to jest tam około 100 metrów. Więc stosunek lotu ślizgowego, tam wysokość do opadania 1:20. Czyli nie najgorsze parametry takich lotni szkoleniowych, na których się uczą w Polsce początkujący. A teraz co najciekawsze. To był rok 1869. Niemcy magiczną granicę 100 metrów lotu ślizgowego lotni pokonali dopiero w roku 1911. I dziesiątki podobnych zapomnianych wynalazków. Z masy. Ktoś nie trafił w swoją epokę. Trzeba to odkurzyć. Jest fabuła na 15 tomów opowiada. Czekamy. Pana prowokatorowi. Jeszcze trzeba by powiedzieć, kupimy. Ciężka sprawa będzie to napisać, bo powiem tak, nie mam czasu się w to bardzo zagłębić. Na razie temat liznąłem zupełnie po wierzchu i po prostu kopalnia skaków, kopalnia bez dna. Ale mówię, gdyby ktoś chciał zaczynać i myślał o to, o tym, jakby tu podbić rynek, zostać prekursorem, klasykiem, i na długo przynajmniej jednym z bardzo nielicznych, którzy się tym zajmują, to polecam stworzenie polskiego steampunka, bo jest materiał i czytałoby się fajnie.
Ciekawe, co tam naletniają. Nie wchodzić. Prowadź zajęcia do kart. Poproszę kolejne pytanie. No, warsztat. Ta cywilizacja próbuje się skontaktować, albo KGB sprawdza, gdzie jestem. Dajcie pierwsza książka, która po przeczytaniu zrobiła największe wrażenie. O, choroba. Dobre pytanie. Trudno na nie odpowiedzieć. Znaczy powiem tak, jakbym miał popatrzeć na to, co czytałem przez ostatnie 10 lat, to z beletrystyki Miasta pod skałą Marka Huberata. Mocna rzecz, mocno orząca psychikę, świetnie napisana, bardzo dobra językowo, bardzo dobra popularnie, bardzo ciekawa taka, że się tak wyrażam, sfera smaczków do znalezienia dla tego 1% czytelników, którzy potrafią je znaleźć. Natomiast patrząc jeszcze tak szerzej, czekając na Herhora Andrzeja Niwińskiego, to jest historia badań w Deir Bahari, w Dolinie Królów, w Tebach, w Luxorze, w Karnaku. Od starożytności do współczesności z uwzględnieniem badań prowadzonych osobiście przez profesora Niwińskiego. Bardzo dobrze napisał. Słuchajcie, tak piękna polszczyzna, jakiej ze świecą szukać wśród naszych literatów. Do tego cholernie ciekawe informacje, cholernie ciekawe dane. Masa takich drobnych szczególików, na przykład co robił egiptolog, jak przybył do Egiptu w połowie XIX wieku. Pierwsza rzecz. Nie dało się zabić. Nie, szedł na ataki, kupował niewolnicę, żeby mu gotowało. Ewentualnie do innych celów. A to było takie pierwsze kroki tam kierował, a potem dopiero, prawda, wynajem wielbłądów, namioty, łopaty, robotnicy i wioda pustynia. Tego typu smaczków tam nasiał całą masę, plus no ostatnie rozdziały książki są poświęcone jego poszukiwaniom grobu arcykapłana Herhora. Czytaliście Faraona Bolesława Prusa? Nieliczni. Wstyd. No dobrze, tam się ta książka zestarzała. A film jest jeszcze gorszy. W każdym razie jest realna szansa, że profesor Niwiński się do tego Herhora dokopie, a wtedy ludzie zapomną, że był taki dziad jak Tutanchamon. Takie tam będą rzeczy. Także te dwie książki, można powiedzieć, były takie mocne. Natomiast jeśli już sięgniemy tak zupełnie na nasze poletko, Pan Lodowego Ogrodu Grzędowicza też zrobił na mnie spore wrażenie, aczkolwiek początkowo była to zimna wściekłość, bo akurat się zabierałem do pisania pierwszego tomu Oka Jelenia, jak wyszedł pierwszy tom Pana Lodowego Ogrodu. Szpiegostwo, prawda, parapsychiczne. Główna oś fabuły, czytam pierwszych 50 stron, myślałem, że żyły poprzegryzam. Łącznie z przemyśleniami bohaterów. Wszystko dokładnie tak, jak ja planowałem. No ale to pal diabł. Zrobiłem po swojemu inaczej. Może lepiej niż pierwotny zamysł. A jakieś książki twojego autorstwa, czy masz jakieś takie kilka, które uważasz za najlepsze z wszystkich? Znaczy, powiem tak, zazwyczaj najlepsza jest ta najświeżej napisana, a potem się pisze jeszcze lepsza. Ale tak powiedzmy... Analizując, najwięcej wysiłków to pisanie Oka Jelenia. I ten wysiłek trochę widać. Nie tak widać, jak chciałem, ale... Nie wyszła mi ta książka aż tak dobrze, jak planowałem, ale uważam, że mam w miarę przyzwoity wynik. No i zbiorę opowiadań te bez Jakuba, które...
są wysoko oceniane. Ja się przy nich strasznie namordowałem. Myślę, że efekt jest nie najgorszy, ciekawy i jeśli bym miał polecić, to oko jelenia i testy bez wędrowyczy. Natomiast jeśli ktoś szuka rozrywki, wędrowycz, wampiry, jest tego u mnie. Rozrywki jest u mnie pod dostatkiem. Ale się nie myśli, co się w tym kraju dzieje. Dobrze. Kurczę, to się nagrywa, ja tak kolokwialnie. To się wytnie. Wszyscy pozostali już oddali, prawda, pokorne połdy. I tłumaczyli, jak bardzo się kiedyś pomyli. Nie da się tego wyłonić.